Putin spotkał się kiedyś z dziennikarzami i powiedział, cytuję: Zobaczyłem na schodach ogromnego szczura. Zacząłem go gonić z kijem w ręce, aż zagnałem go w kąt. Wtedy szczur zrobił zwrot i rzucił się na mnie. To było nieoczekiwane i straszne. Teraz ja uciekałem, szczur gnał po stopniach, przeskakiwał przez poręcze. Miałem 10 lat. Byłem szybszy, ale wtedy raz na zawsze zrozumiałem, co naprawdę znaczy zwrot, być zapędzonym w ślepą uliczkę. Putin. Putin jest teraz zapędzony w ślepą uliczkę, jak ten szczur. On, moim zdaniem, rzuci się jak szczur i właśnie tego jako jasnowidz ja się bardzo, bardzo obawiam. Ta ślepa uliczka, w której on się znalazł przez niesłychane, przez bardzo mądre przygotowanie armii ukraińskiej, a także przez pomoc, jaką ten kraj otrzymuje od innych krajów w różnym wymiarze, a przede wszystkim przez bohaterską, przez dzielną odwagę, przez tą dzielność walczącej Ukrainy, obawiam się, że to w połączeniu z sankcjami, to spowoduje właśnie zwrot u Putina. Jeszcze straszliwsze skutki dla nie tylko Ukrainy, ale także dla całej Europy. Dzisiaj zrobię wizję o tym, bo tego się po prostu tak po ludzku też jako jasnowidz bardzo obawiam. Tym bardziej, że teraz rosyjskiej stronie zależy na wyciszaniu tego, co się dzieje, na wyciszaniu tematu W, na wyciszaniu zagrożenia ze strony Rosji. Bierzemy udział, tak jak to mówiłem wiele razy, w grze manifestacyjnej Putina. On chce, byśmy myśleli, że Rosja jest słaba, dlatego nie zaatakuje. A on już mówi o Mołdawii, o Naddniestrzu. A on powiedział, cytuję jeszcze raz, zobaczyłem na schodach ogromnego szczura. Zacząłem go gonić z kijem w ręce, aż zagnałem go w kąt. Wtedy szczur zrobił zwrot i rzucił się na mnie. To było nieoczekiwane i straszne. Teraz ja uciekałem. Szczur gnał po stopniach, przeskakiwał przez poręcze. Miałem 10 lat. Byłem szybszy, ale wtedy raz na zawsze zrozumiałem, co naprawdę znaczy zwrot, być zapędzonym w ślepą uliczkę. Wyciągnijcie wnioski. Uważajcie, bo czas jest bliski i czas bardzo przyspieszył. Dzisiaj film o godzinie 20:30 na naszym kanale, na tym, na którym jesteście. Jasnowidz Nazar, wizje w punkt. Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 20:30.